Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni kucharza, pizzermana z doświadczeniem lub bez. Możliwość przyuczenia, wysokie zarobki i możliwość zakwaterowania. Kontakt 731 157 592. Szesnasty września, środa, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Od najbliższej soboty punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Staszica będzie działał w szerszym zakresie godzinowym. To odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, ale też możliwość, którą stwarza korzystniejsza niż przed wprowadzeniem ograniczeń sytuacja epidemiologiczna. Kryzys spowodowany chorobą COVID-19 zmienił sposób działania wielu firm oraz instytucji. Dotyczyło to również tych funkcjonujących w Bolesławcu. Takie zmiany nastąpiły m.in. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i działającym przy nim punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK-u. Dotychczasowe ograniczenia w jego działaniu będą już jednak od soboty zniesione. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, chcielibyśmy otworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów na Staszica 6 w siedzibie naszej spółki. PSZOK będzie funkcjonował od soboty 19 września od godziny 8 do 16 i w tygodniu od godziny 8 do godziny 18. To pozwoli rozładować tworzące się czasem kolejki mieszkańców, którzy chcą zostawić tam swoje odpady. Przy tej okazji warto przypomnieć, kto i co może bezpłatnie zostawić w bolesławieckim PSZOK-u. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bolesławcu mogą przyjeżdżać mieszkańcy naszego miasta, którzy ponoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Do naszego punktu można przywieźć tylko i wyłącznie odpady posegregowane, tak jak plastik, papier, szkło, odpady gruzu, czystego gruzu, odzież, baterie, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny typu pralki, lodówki, telewizory. Pracownicy MZGK, wykonując usługi na rzecz mieszkańców, mają z nimi częsty kontakt. Dlatego należy pamiętać o zachowywaniu rygoru sanitarnych przy takich kontaktach. Chcielibyśmy zwrócić też uwagę na odwiedzających nasz zakład, żeby zachowali szczególną ostrożność. Zgodnie z ogólnymi zasadami prosimy o zakładanie maseczek i dezynfekcję rąk. Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK-u będą możliwe w związku z obecną, korzystniejszą sytuacją epidemiologiczną. Obostrzenia i ograniczenia mogą więc wrócić, gdyby ta sytuacja się pogorszyła. Ale o tym będziemy w razie potrzeby informować. Odbywają się jeszcze imprezy tegorocznego Jeleniogórskiego Września. Na Placu Ratuszowym w tym mieście koncertowało ostatnio trio Głoś. Najbliższe wydarzenie z tego cyklu odbędzie się natomiast w piątek. Koncerty na żywo, które odbywają się w ramach 62. września Jeleniogórskiego, cieszą się ogromną popularnością. Bardzo klimatycznie pani śpiewała, fajny zespół. Dobra wokalistka. Bardzo. Jesteśmy tak przyjazne z Poznania. Tak. A ja pierwszy raz w życiu jestem na żywo na koncercie. Zespół Głoś, który tworzą Gloria Janeczek, Łukasz Łoś oraz Kamila Wasiak, dał słuchaczom sporo pozytywnej energii. Przez te wszystkie obostrzenia i całą tą sytuację niestety nie mieliśmy możliwości przez długi czas grania. Myślę, że jak najbardziej pozytywnie. Myślę, że może te utwory też jakąś nadzieję tchną wśród ludzi w związku z tą niełatwą sytuacją. Fantastycznie mi się w zespole gra i faktycznie jest to nowa odsłona, taka akustyczna, liryczna, takich utworów popowych. Czasami nawet z elementami disco, więc czasami brzmi to zupełnie inaczej niż w oryginale i czasami ludzie się zastanawiają, skąd to znam, ale do końca nie wiem, co to za utwór, gdzieś to słyszałem. A jeśli mowa o koncertach, w ramach 62. września Jeleniogórskiego kolejny odbędzie się w najbliższy piątek w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Będzie to finał Ligi Rocka 2019-2020. Start godzina 18.
A teraz wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich będzie m.in. informacja o rowerowej dolnośląskiej autostradzie, która przebiegać będzie również przez Bolesławiec. Ponad 500 km będzie miała dolnośląska autostrada rowerowa. W Rudzie Słowskiej podpisany został list intencyjny w sprawie realizacji tego projektu. Partnerami przedsięwzięcia, oprócz dolnośląskich samorządów, są Wody Polskie, PKP, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Lasy Państwowe. W zachodniej części regionu jej bieg rozpocznie się w Nowogrodźcu i przez Bolesławiec w stronę Gromadki, a potem Chocianowa. Bolesławieckie policjantki spotkały się w miasteczku ruchu drogowego z dziećmi z przedszkola Mali Odkrywcy. W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa funkcjonariuszki rozmawiały z przedszkolakami o bezpiecznych zachowaniach na drogach i o zawodzie policjanta. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, które chciałyby otrzymać bezpłatne wsparcie i pomoc, mogą zgłaszać się do miejskiego programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Uczestnicy tego programu będą mogli liczyć na pomoc w dojazdach na rehabilitację, organizacji zakupów, załatwianiu spraw urzędowych czy wyjściach oraz powrotach do miejsc kultury, kultu i rekreacji. Powiększa się Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej. W ostatni weekend wstąpiło do niej 80 ochotników. To osoby, które nie miały dotąd do czynienia ze służbą wojskową. Ochotnicy szkolą się obecnie na 16-dniowym szkoleniu podstawowym na obiektach poligonowych w Świętoszowie. 26 września wszyscy złożą przysięgę wojskową na placu garnizonowym w Świętoszowie i staną się żołnierzami Wojska Polskiego. Najnowsze informacje w sprawie koronawirusa mówią o 4441 przypadkach zakażeń na Dolnym Śląsku. 3582 to z kolei liczba osób wyleczonych. W kwarantannie bądź izolacji przybywa 2035 osób, a hospitalizuje się 241. Samorząd Bolesławiecki ogłosił rekrutację do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Poszukiwani są asystenci, którzy posiadają wykształcenie średnie bądź wyższe i mają co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym lub kwalifikacje w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Zgłoszenia należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeszcze raz teraz zaprezentujemy Państwu materiał o bolesławieckich zatargach teatralnych. W poprzedniej jego emisji pojawiły się bowiem błędy, za które przepraszamy współtwórców tego wydarzenia. Zatargi teatralne to znana już ogólnopolska impreza teatralna, która odbywa się od 17 lat, a w Bolesławcu od 6 i od początku pod egidą Młodzieżowego Domu Kultury. Jednym z elementów zatargów są warsztaty teatralne dla młodych ludzi. Ich znaczenie w obecnym okresie zyskało na wadze. Warsztaty, które polegają na tym, żeby budować grupę, poznawać się, żeby budować relacje z drugim człowiekiem. Myślę, że w dzisiejszym czasie, który jest bardzo trudny dla nas wszystkich, w ogóle działanie teatralne jest bardzo istotne i ważne, dlatego że ci młodzi ludzie uczą się być ze sobą po prostu. I tak naprawdę uczymy się być ze sobą poprzez działania teatralne. Konkretne ćwiczenia i zadania teatralne miały na celu pozyskanie umiejętności pracy w grupie. Aktor na scenie nie jest bowiem tylko solistą, ale członkiem zespołu, którego wspólna praca daje dopiero pożądany efekt. Z pewnością jednak potrzebne są też te indywidualne umiejętności. Myślę, że każda młodzież ma talent, natomiast tutaj macie fantastyczną przestrzeń i ta młodzież świetnie ma warunki, że może tutaj trenować i ćwiczyć i być ze sobą. I uważam, że w każdym człowieku jest talent, tylko trzeba go zdobyć, umieć wyciągnąć. Tegoroczne zatargi nie odbyły się jak zwykle w marcu z powodu kryzysu COVID-19. Stąd ich hasło w połowie drogi, bo wypadły akurat między minionym a przyszłym marcem. Po raz pierwszy oficjalnie pojawił się na nich nowy dyrektor MDK Dariusz Uściński. Witam Państwa po raz pierwszy jako współgospodarz tego wydarzenia, tego bardzo, bardzo znaczącego w świecie artystycznym Bolesławca wydarzenia, które już ma tak długą tradycję.
Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy. Spektaklem, który zaproponowano gościom zatargów, było przedstawienie przygotowane przez Latający Teatr Kantorowi. Przyjechał on do Bolesławca na zaproszenie miejscowego Stowarzyszenia Kobiet. Nasze stowarzyszenie ma wiele celów, wiele do zrobienia. I jednym z takich celów jest aktywność i działalność na polu kultury. Stąd postanowiłyśmy także włączyć się w teatr, który, wiadomo, jest dla Bolesławca bardzo ważną dziedziną sztuki. Postanowiłyśmy napisać projekt, który spotkał się z aprobatą, a co najważniejsze też z uznaniem w postaci sfinansowania tego spektaklu przez Urząd Marszałkowski. Stąd spektakl, który możecie Państwo dzisiaj zobaczyć, jest sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego dzięki projektowi, który napisaliśmy. Spektakl Źródło, który wystawiono na deskach Teatru Starego, wyreżyserowany został przez Leszka Mądzika. Każdego roku wyznaczamy sobie temat zatargów. I mistrzem naszym 17 zatargów miał być Tadeusz Kantor. I spektakl, który Państwo za chwilę zobaczą, miał być również na gali otwarcia. I bardzo się cieszę, że na tych zatargach w połowie drogi ten spektakl pojawi się, za co serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Ingremio. Jeszcze przed samym spektaklem młodzież z pracowni teatralnej MDK złożyła podziękowania byłej dyrektorce domu. W imieniu całej pracowni i uczestników pracowni teatralnej Format chcieliśmy podziękować pani już byłej dyrektor, pani Beacie Domereckiej za te lata spędzone z nami, a że zatargi miały być pod hasłem Tadeusza Kantora, także wręczamy krzesło. Bardzo proszę! To jest krzesło ze wszystkimi spektaklami przez te 4 lata, które stworzyliśmy. Bardzo proszę o przekazanie Beacie. Tak? W imieniu pani Beaty Domereckiej bardzo serdecznie dziękuję. No i w najbliższym czasie postaram się przekazać prezent. Źródło to spektakl Leszka Mądzika, twórcy legendarnego teatru Scena Plastyczna KUL. Wyraźnie odcisnęła się w nim estetyka sceny plastycznej. Sugestywne, ruchome obrazy uzupełnia w nim oszczędna gra aktorska, a wszystko zanurzone jest w dźwiękach i muzyce potęgującej wrażenia plastyczne. Po prognozie pogody dla Bolesławca na czwartek zapraszam Państwa na 2 programy z telewizyjnej taśmoteki z 2007 roku. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Bolesławcu nastąpi ochłodzenie. W nocy ze środy na czwartek będzie jeszcze 15 stopni Celsjusza, ale w dzień temperatura wzrośnie tylko do 17 i po południu zacznie spadać. Wilgotność powietrza 85% w nocy i 55% w ciągu dnia. W godzinach rannych możliwe będą przelotne opady deszczu. Zachmurzenie w nocy duże, a w dzień małe. Ciśnienia